Jarmark Tumski Czas Start. Od 31 maja do 2 czerwca potrwa Jarmark Tumski, jedno z największych wydarzeń obejmujących serce Płocka, Starówkę. Dzisiaj się dzieje bardzo dużo i będzie się działo przez następne 3 dni, od piątku do niedzieli. 340 wystawców, kolekcjonerów, handlarzy, kolekcjonerów takich, którzy poszukują ciekawych rzeczy, tutaj się zgromadziło. I przez te najbliższe 3 dni będziemy, Płock stanie się taką stolicą właśnie kolekcjonerów, zbieraczy, tych, którzy interesują się także produktami takimi regionalnymi, więc wszyscy ci, którzy przyjadą na Jarmark Tumski do Płocka, na pewno znajdą coś ciekawego dla siebie. Oprócz tego bardzo dużo przygotowaliśmy atrakcji, animacji dla dzieci, dla dorosłych, dla całych rodzin, które będą głównie w sobotę i w niedzielę. Jest też miasteczko rycerskie. Pamiętajmy, że Jarmark Tumski to także Dni Historii Płocka i oprócz tego Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna i Drużyna Kusznicza przygotowały atrakcje związane z Dniami Historii Płocka. Za nami oficjalne otwarcie. Już od godziny 12 prezydent miasta Płocka Andrzej Nowakowski przekazał klucze do miasta panu Bogdanowi Kowalczykowi, ambasadorowi Jarmarku Tumskiego. To wyjątkowy czas, kiedy możemy wspólnie razem świętować, spotykać się, rozmawiać, cieszyć się tym, jak rzeczywiście żyje nasza ulica Tumska, żyje centrum miasta. Życzylibyśmy sobie, żeby tak było za każdym razem, ale nawet Jarmark Dominikański nie trwa właściwie wiecznie. Nasz to jest szczególny, wyjątkowy weekend Jarmarku Tumskiego. Tegoroczna 16. edycja Złotego Jarmarku przypada w 100. rocznicę wprowadzenia złotego do obiegu oraz w rok druha Wacława Milkę. Teren jarmarku został podzielony na 4 strefy: kolekcjonerską, handlową, historyczną oraz stary rynek. Kramy ze skarbami stanęły na Nowym Rynku, Tumskiej, Grodzkiej, Starym Rynku oraz na Placu Narutowicza. O swoich skarbach opowiedzieli wystawcy. Mam bardzo ciekawe kopie monet płockich, bo okazuje się, że Płock również bił, książęta płoccy bili monety. Tutaj pokazuje pani monetę trzeciak, Siemowita IV. Dlaczego płocka moneta? Bo pisze na niej moneta plocem. Dla mnie to najcenniejsza to jest moneta właśnie Siemowita IV, dlatego że to jest moneta, jedna z dwóch monet, gdzie można powiedzieć, że to są monety bite w Płocku. Przez Siemowita IV i przez jego ojca Siemowita III. I te obydwie monety są również w muzeum naszym płockim. Bardzo serdecznie polecamy. Sprzedaję wszystko, co wytworzone w Włocławku, w kole. No i rzeczy wyrabiane kiedyś w hucie szkła Hacjenta i Bolesławiec. Są talerze, są dzbanki, są koszyki szklane, są kryształy te z ubiegłej produkcji. No i są różnego rodzaju, tak jak tutaj widzimy, kufle do picia. No i to by było, no i mamy tutaj zestawy do jazdy konnej, militaria i tak dalej. Za nami pierwszy dzień w jarmarku. A jak wygląda program na pozostałe 2 dni? W sobotę 1 czerwca już od godziny 11.30 rozpoczną się pokazy kataryniarzy, a w godzinach 12-16.30 zorganizowano spotkanie z dziećmi Płocka, czyli pokazy i projekcje archiwalnych filmów harcerskiego zespołu Pieśni i Tańca Dzieci Płocka. Projekcje będą wyświetlane w domu Darmstadt na Starym Rynku 8. Między godziną 10 a 18 nie zabraknie gier i zabaw na Starym Rynku. W godzinach 10-14 rozpoczną się warsztaty zrobienia magnesów, a w godzinach 10-18 warsztaty kręcenia świec. Natomiast w niedzielę ciąg dalszy warsztatów oraz gier i zabaw dla najmłodszych. Dla Telewizji Mazowsze Agata Sobutka.